Karolina Morawka, witam w programie zona weekend. Zapraszam do zapoznania się z planowanymi przedsięwzięciami. W sobotę na pływalni szkoły podstawowej nr 10 odbędą się sierackie rodzinne zawody pływackie. Start o godzinie 9.30. Będą to mistrzostwa pływackie, zawodników w wieku 40 plus oraz sztafeta rodzinna. Duże emocje gwarantowane, dlatego zapraszamy do kibicowania. Stefan Błaszczyński zaprasza mieszkańców swojego rodzinnego miasta na kolejny koncert z okazji Andrzejek w Kropli Wosku. Na sierackiej scenie pojawi się wielu znakomitych artystów, którym towarzyszyć będą muzycy z piwnicy świętego Norberta. Początek koncertu o godzinie 19.30 listopada. Również w sobotę rozegrana zostanie siódma kolejka drugiej ligi siatkówki. Tu bądzin Mosir Mosirysieracy zmierzy się z buzurą ozorków. Mecz zaplanowano na godzinę 17 w hali szkoły podstawowej nr 10. Mamy nadzieję, że dobra pasa nie opuści naszych zawodników. Zachęcamy do gorącego dopingu. W niedzielę startuje kolejna edycja turnieju Gram Prix Sieradza w halowej piłce nożnej organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Amatorskie drużyny piłkarskie będą miały okazję zmierzyć się na hali i wywalczyć zwycięstwo podczas kilku spotkań, które potrwają do lutego. Zapraszamy na halę sportową 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia już od godziny 9.00. 1 grudnia będzie miało miejsce kolejne sportowe wydarzenie. Klub Rajsport Active organizuje bieg i marsz pomarańczowych Mikołajów. Uczestnicy wystartują z Białego Mostu w biegu przełajowym i marszu Nordic Walking na 5 km. Nie zabraknie także biegu dla dzieci. Tyle na dzisiaj, w co na weekend życzę przyjemnego wypoczynku. Do zobaczenia za tydzień.